Państwu tym razem nie w górach, nie w Nytku, nie na Posionku, ale na Uniwersytecie Śląskim. Jesteśmy w Cieszynie, w Instytucie Sztuk Muzycznych. Oczywiście sprowadził nas tutaj nasz dzisiejszy gość, Przemek Orszulik. Cześć Przemku. Cześć. Dzięki wielkie, że znalazłeś czas dla nas, ale chyba tego czasu masz teraz nieco więcej niż w ostatnich tygodniach, bo jesteś świeżo po sesji egzaminacyjnej właśnie tutaj w Uniwersytecie Śląskim, bo jesteś studentem tej uczelni na kierunku muzycznym. Tak, dokładnie. Właśnie teraz są wakacje, więc jest więcej czasu, który można poświęcić na to, co się chce, albo też wypoczywać. To w sumie w moim przypadku jest jedno i drugie jednocześnie. Ponieważ dla mnie to, co chcę, to tworzenie muzyki, granie, pisanie. A to dla mnie jest też, można powiedzieć, taki relaks. No, a jesteśmy właśnie, tak jak powiedziałeś, na Uniwersytecie Śląskim w Cieszynie. Właśnie salkę obok, tam zdawałem dyrygowanie. A tutaj też ćwiczysz. To jedna z sal, w których możesz trochę potrenować. Tak, tak. Czasami tutaj ćwiczę, chociaż często ćwiczę tam w innych. Ale tutaj też parę razy, kiedy inne nie były wolne, to tutaj przyszedłem i sobie ćwiczyłem. Wróciłeś na uczelnię po długiej przerwie, bo w ostatnich miesiącach ze Stonawy, skąd pochodzisz, gdzie się urodziłeś i mieszkasz, no nie dojeżdżałeś do Cieszyna. Z jednej strony uwięziła cię w domu kwarantanna, koronawirus, zajęcia odbywały się zdalnie oczywiście na uniwersytecie, z drugiej strony przeszkadzała ci granica. Tak, wiadomo. No, Stonawa leży po czeskiej stronie Śląska Cieszyńskiego, więc no, zajęcia się odbywały online. Miało to swoje wady, także zalety. Bardzo to zależy od jakich zajęć, od tego jakie zajęcia się odbywają. Tak? Na przykład co do fortepianu, to ciężko było, ponieważ ćwiczyłem nie na prawdziwym fortepianie akustycznym, ale na swoich klawiszach elektrycznych. Tam wprawdzie jest klawiatura młoteczkowa, tak jak na fortepianie, ale to nie to. Z drugiej strony miałem więcej czasu do ćwiczenia i naprawdę więcej ćwiczyłem. I też były lepsze wyniki niż wcześniej, kiedy chodziłem tutaj poćwiczyć tylko wtedy, kiedy miałem czas, czyli zazwyczaj wieczorem po zajęciach. Więc to bardzo zależy od zajęć i tak dalej. No. To teraz przed, powiedzmy, tymi wakacjami, odpoczynkiem, jeszcze rzut okiem na Twoją uczelnię. Możesz się pożegnać, żeby tutaj wrócić od października znowu. Tak, tak, od października wracam i kontynuuję studia właśnie na tym, no, w Instytucie Muzyki, ale to właśnie. Dokładnie ten Twój kierunek, specjalizacja nazywa się jak? Nazywa się Edukacja Artystyczna w zakresie sztuki muzycznej. Całkiem długa nazwa, ale wymowna. Trafiłeś tutaj na Uniwersytet Śląski po Polskim Gimnazjum imienia Juliusza Słowackiego w czeskim Cieszynie. Tak. To był jasny wybór? Zastanawiałem się, szczerze przyznając, powiem, że zastanawiałem się nad Akademią Muzyczną w Katowicach. Jednak parę znajomych dało mi do zrozumienia, że to jednak jest kompletnie inny level. I ciężko by mi było, bardzo, jeśli bym się w ogóle tam dostał na te studia. No więc zastanawiałem się jakąś taką alternatywę, która nie jest aż tak trudna dla mnie, ponieważ nie ukończyłem właściwie żadnego konserwatorium i tak dalej. Więc postanowiłem pójść do Cieszyna. Jest blisko, jestem blisko domu, pomimo tego, że w Polsce. Ale bardzo lubię te uczelnie. Są tu bardzo fajni wykładowcy, a przede wszystkim ta edukacja muzyczna jest wyjątkowa w tym, że jest bardzo szerokospektralna. Jak wcześniej powiedziałem, to na przykład mam dyrygowanie, mam zajęcia muzyczno-ruchowe, mam fortepian, mam gitarę, w sensie instrument do wyboru wybrałem i gitarę akurat, emisja głosu jest, później teoria muzyczna, czyli zasady muzyki, kształcenie słuchu. To jest moim zdaniem super dla kogoś, kto chce po prostu komponować, chce ciągle siedzieć w tej muzyce i nie interesuje go tylko jego przedmiot, jego instrument, ale tak generalnie się interesuje muzyką, a ja właśnie taki jestem. Więc mi się to bardzo podoba,
co do tych zajęć oczywiście też. Zresztą jeśli chodzi o wybór uczelni wyższej, czy to Akademia Muzyczna, czy to tutaj Instytut Sztuk Muzycznych na USiU, to myślę, że osoby, które Cię znają, czy obserwują od dłuższego czasu na Śląsku Cieszyńskim też Twoją karierę muzyczną, no bo od wielu lat pojawiałeś się na różnych imprezach, przecież na Zaolziu chociażby. Też swego czasu, pamiętam, śpiewałeś hymn specjalny na festiwalu PZKO. Tak, było, z nami Macura teraz. No. Tak, tak, tak. To też już jest wspomnienie, bo to już ładnych parę lat. Ale chcę powiedzieć, że można się tego było spodziewać, że przecież facet, który od dziecka gdzieś tam ociera się o tą muzykę, no to trudno, żeby wybrał na przykład fizykę jądrową. Oczywiście. Jest wielu muzyków, którzy grają i nie studiują właściwie jakiegoś kierunku muzycznego. No ja akurat tak chciałem, bo po prostu czułem, że to chcę robić. Czułem, że to jest moja droga. To mnie interesuje i wiem, że po prostu jestem muzykiem urodzonym i po co robić coś, co jest sprzeczne z tym, kiedy mogę to kontynuować, udoskonalać, utrwalać, rozwijać się w tym kierunku, to jest bardzo ważne, bo właśnie tak kiedyś miałem, że no wprawdzie grałem, jakieś tam podstawy miałem, ale można powiedzieć, że stałem w miejscu, za bardzo się nie rozwijałem. A tu jak przyszedłem na studia, to można powiedzieć teraz po pierwszym roku akademickim już sam czuję zmianę, że dużo rzeczy się dowiedziałem, bardzo dużo. Dużo rzeczy zrozumiałem. Na przykład, dlaczego akurat kiedy zagram taki akord z takim basem, tak ładnie brzmi. To wszystko można wytłumaczyć teoretycznie, ja tego nie rozumiałem, tylko miałem tę praktykę, kiedy grałem w różnych zespołach, w Amplifier czy z iBand. I jeszcze z innymi muzykami. Tego się uczyłem praktycznie, ale dopiero teraz zrozumiałem, dlaczego tak jest. I to jest cudowne, przede wszystkim wtedy, kiedy się komponuje, bo dużo ludzi mi powie, ale na co ci wiedzieć, dlaczego tak jest i co to w ogóle jest? Przecież to w ogóle nie jest żadna zabawa, nie? No i żadna adrenalina. No. Ale jest to rozwijające. Z jednej strony tak, ale z drugiej strony właśnie kiedy ktoś chce komponować, to musi wiedzieć, co komponuje, co robi. Żeby nie były wszystkie utwory takie same, ale żeby były różne, różniste takie po prostu tam zastosowania, funkcje różnych harmonii i tak dalej. Więc do tego to jest bardzo ważne. I cieszę się, że znalazłem taką uczelnię, gdzie mogę to rozwijać. Powiedzmy zatem, jak ta muzyczna pasja się rozwijała, jak kształtowała się ta Twoja droga. Rozumiem, że no, zapewne w Twoim przypadku wszystko zaczęło się w domu rodzinnym. Tak, wszystko się zaczęło od cieszyńskiej pieśni ludowej. Od przeglądów zespołu folklorystycznego Dziecka ze Stonawy, gdzie właściwie z bratem i ze Stasiem, z bratem i jeszcze z paru innymi znajomymi, to byliśmy właściwie tak to się zaczynało, że my wyjechaliśmy do Koszyncina na finał właśnie tej pieśni ludowej. I dziecka ze Stonawy podbijały serca wtedy. Nie, no nie powiedziałbym tak, że podbijały serca, ale można powiedzieć, że dobrze nam się powodziło. Mhm. No, właśnie Łukasz, drugi brat, on grał w kapeli na skrzypcach. No i tak wyszło po prostu, że tam były jakieś takie początki z muzyką, jednak ciągle słuchaliśmy takiej muzyki rozrywkowej. Takim momentem przełomowym w moim życiu był fakt, nie pamiętam kiedy to było, byłem naprawdę mały, ale pewnego dnia tata miał płytę grupy Queen i koncertu ze stadionu Wembley. To był rok 1986. No i puszczał to tam na głośnikach i na komputerze. A brat, już nie wiem, czy Stacho, czy Łukasz, mnie zawołali po prostu: Przemek, chodź, coś tu ciekawego mamy, nie? No i patrzę się, jak oni grają i Freddie Mercury, to po prostu wtedy podbił moje to serce. To wywróciło twój muzyczny świat do góry nogami. Kompletnie, tak, tak, tak. I patrzyłem, jak oni grają i powiedziałem: kurczę, chcę też taki być. I tak się wszystko zaczęło. Zacząłem słuchać ich muzyki. No właśnie to jest chyba grupa,
no, większość utworów znam, nawet na pamięć, bo to jest taka moja grupa przewodnia w tym gatunku muzycznym. No i pod tym wiadomo, no, Amplifier, które też początkowo nie wyglądało tak, jak wyglądało. Graliśmy tylko w domu sobie, tak? No tutaj wyjaśnijmy może dla tych widzów, którzy się nie orientują. Bracia Orszulikowie, trzech chłopaków ze Stonawy zakłada zespół rockowy Amplifier. Tak, to było w 2014 roku, czyli kiedy kończyłem podstawówkę w Karwinie. No, założyliśmy taki zespół. Początkowo tam z nami grali koledzy też ze Stonawy, ale potem zmieniliśmy jakby skład, że tam znaleźliśmy kolegę z sąsiedniej wsi. Potem on odszedł i też się to zmieniło i tak dalej. No i pomimo tego, że teraz nie jestem w tej grupie, to muszę przyznać, że wiele zawdzięczam tej grupie, bo można powiedzieć, wszystkie osoby, które będą teraz oglądały ten odcinek i znają mnie, to przede wszystkim z tej grupy, tak? Nie mam wątpliwości, biegnę przed siebie. Jestem wolny jak tank na niebie. Całkiem to zabawna gra. Nie tak dawno jeszcze dobrze nie tylko ja, ale wiele innych osób pamięta cię szalejącego na scenie ze statywem, z mikrofonem, przywiązanymi chustkami różnymi. No, było show i dużo tak. Energii w tobie, którą umiałeś fajnie sprzedać. Bardzo to dobrze, myślę, działało na tej scenie w tym wymiarze spektaklu rockowego. I było widać, że się w tym odnajdujesz. Nagle przychodzi dzień, że dowiadujemy się, z Amplifier odchodzi Przemek Orszulik. Tak. Frontman tej grupy. No, no kurczę, Przemo. Wiedziałem, że będzie trochę burza po tym, jak się o tym ludzie niektórzy dowiedzą. Niestety było fajnie, naprawdę. To było moje życie. Myślałem, że nic innego w życiu już nie będę robił, tylko grał w tej grupie. Jak mówię, no, Freddie Mercury i grupa Queen wszystko rozpoczęła i na tej grupie się wzorowałem. Potem inne zespoły, Def Leppard, Aerosmith i tak dalej, Guns N' Roses też. Ale po pewnym czasie no, zaczęło się wiele zmieniać. I to ogień zgasł? Chyba nie, tylko zmieniłem piec, w którym będzie się palił. Po prostu. No bo zacząłem zauważać, że kurczę, jakby tak stoję w miejscu ciągle. I to nie chodzi o to, że po prostu by mi tam coś nie pasowało, chociaż były rzeczy, w których się nie zgadzaliśmy. Zawsze są w grupach rzeczy, w których się skład nie zgadza. No pewnie pięciu facetów, czy ilu was tam, tak, pięć, nie? Tak, często się kłóciliśmy. To się zdarza. Ale było coraz więcej takich rzeczy, które po prostu chciałbym zrobić inaczej, po swojemu, a było więcej aspektów. Ponieważ też chciałem się wybrać na te studia, widziałem, że nie będę miał tyle czasu. Ważnym aspektem też był mój głos, który wprawdzie było show, było fajnie, było krzyczenie, były cztery oktawy, ale głos powiedział, no, że trochę już szarżuje. Mhm. No i to jest bardzo ważna sprawa wtedy, kiedy chce się być wokalistą zawodowym. I trzeba było go oszczędzać. Tak, trzeba było go oszczędzać. Poszedłem do lekarza i powiedzieli mi, no, że lepiej, żebym sobie dał spokój z tym. Mhm. No i wtedy powiedziałem, no dobra, to coś z tym trzeba zrobić. Więc po prostu przerwa. To już jest jakiś czas od tego odejścia oczywiście, to ponad rok chyba. Tak, rok i parę miesięcy. No i właśnie to też był ten już jeden z powodów, dlaczego tak się zdecydowałem. W sumie długo się zastanawiałem, żeby to zrobić. Długo się wahałem, myśli po prostu jedna wybijała drugą i tak dalej. Ale ostatecznie zdecydowałem, że to chyba będzie najlepsza decyzja dla mnie. Dla zespołu może też, ale wiedziałem, że moje serce już chce coś innego robić. Zacząłem słuchać więcej muzyki jazzowej, czyli muzyki,
gdzie jest mniej... jest to improwizacja, ale jest przemyślona. Muzycy jazzowi dokładnie wiedzą, co grają. Taka muzyka jest bardzo ambitna i bardzo trudna w wykonaniu. A to, co my graliśmy, no nie powiem, że było jakby łatwe w zagraniu, ale jednak czułem, że to nie do końca to. No i zacząłem słuchać takich grup muzycznych rockowych, takich jak Toto, gdzie muzycy są przede wszystkim sesyjni, czyli muzycy, którzy grają różne gatunki muzyczne, bardzo dużo jazz, na przykład perkusista czy gitarzysta Steve Lukather. Klawiszowcy też byli jazzmenami i to mi się zaczęło podobać. Te ich utwory są bardzo trudne w wykonaniu. I zawodowcy, którzy umieją się przystosować do danej sytuacji. I postanowiłem, że ja też tak chcę zrobić. Mhm. Że moja muzyka nie będzie polegała tylko na show, gdzie często coś nie wyszło, ale nikt nie zauważył, bo tańczyłem, śpiewałem, skakałem, ale żeby docenili pracę, którą trzeba naprawdę robić, żeby móc pokazać sztukę ludziom, żeby móc pokazać coś na jakimś poziomie. Ta decyzja w jakiś sposób oczywiście przewartościowała twój świat muzyczny, o tym teraz mówisz, ale czy ja mógłbym cię prosić w tym momencie w ramach takiego podsumowania przygody z Amplifier o jakiś utwór na fortepianie właśnie jeszcze z tego okresu? Dobrze, może być. Mogę nawet zaśpiewać. To co? Jedziemy. Tak, to jest właśnie... Mogę pokazać wam utwór All I Gave To You. To jest utwór, do którego chłopcy przed niedawnem zrobili teledysk. Więc myślę, że to taka aktualna piosenka będzie. W moim opracowaniu oczywiście. All I Gave To You właśnie w głosie Brandysa zabrzmiało teraz. Dzięki wielkie za ten utwór. Ale to nie ostatni raz, kiedy w tym programie siadasz przy fortepianie, bo jeszcze Cię wykorzystam. To później. Bardzo chętnie. Porozmawiajmy teraz o przyszłości. Żeby nie było tak, że gramy tylko sentymentalne nuty i odwołujemy się do tego, co było. Wspomniałem wcześniej, że to odejście przewartościowało bardzo Twój świat muzyczny. Teraz rozwijasz się w ramach studiów, w ramach tego też, co sam robisz, czym się interesujesz. No i jaki masz pomysł na Przemka Orszulika? Na teraz, na następne lata? Moim priorytetem jest skończyć studia. Co będzie potem, zobaczymy. Jeśli zobaczę, że jeszcze czegoś potrzebuję bardziej, i że czuję, że już mogę spróbować tę Akademię Muzyczną w Katowicach, to spróbuję. Jak nie, to nie. Zobaczymy po prostu, co będzie. Można powiedzieć, że dopiero zaczynam te studia, więc jeszcze ileś tam lat przede mną, więc zobaczymy. W każdym razie, co do mnie, do mojej kariery muzycznej, nazwijmy to tak, nie mam jakichś konkretnych planów. Na razie są jakieś takie mniejsze projekty ze znajomymi tutaj ze studiów, kiedy sobie pogramy, ale jak na razie chcę się jeszcze podszkolić w tej praktyce teorii muzycznej, żeby móc naprawdę ludziom pokazać, że potrafię grać. A to co, lepiej na jakiś czas po prostu zamilknąć, żeby doszlifować te umiejętności, a dopiero potem wyjść z tego cienia? Niekoniecznie. Właśnie teraz niedawno miałem koncert w Awionie, gdzie byłem tylko właściwie ja z fortepianem, czyli grałem i śpiewałem jednocześnie. Bardzo lubię taki klimat, kiedy jest mniej ludzi, ale przychodzą osoby, które naprawdę chcą przyjść. Co było bardzo miłe, były tam osoby na tym koncercie, które spotkałem w pociągu, kiedy jechałem do czeskiego Cieszyna i nie spodziewałem się, że mogą przyjść na mój koncert. To było bardzo miłe. Bo... Jechały dla Ciebie. Tak, po prostu jechały te osoby na mój koncert, co było naprawdę bardzo, bardzo miłe. Niemniej jednak, to jest takie
takie próbowanie tego, co już umiem, czego się nauczyłem na mniejszą skalę, a jak zobaczę, że już naprawdę czuję się, że chcę wyjść na scenę tak porządnie, to może pozbieram jakichś tam muzyków i będziemy grali sobie już tak porządnie na wielkiej scenie. No niekoniecznie wielkiej, ale po prostu na scenie, gdzie są dźwiękowcy, a nie taki klimat kameralny. Ale co, jazz? Rozrywkowo? Ciężko klasycznie powiedzieć. W sumie nigdy chyba nie będę takim muzykiem jazzowym, takim stricte jazzowym, ponieważ tacy muzycy już kształcą się w tym kierunku od małego albo od wieku nastoletniego. Ja dopiero przed niedawnem odkryłem ten kierunek i zacząłem się interesować tym gatunkiem muzycznym. Więc ja nigdy nie będę jakimś takim wybitnym pianistą jazzowym, nawet gdybym się nie wiem jak starał. Po prostu myślę, że to jest trochę niemożliwe, skoro byłem zawsze rockerem. Nienawidziłem klasyki. Kiedyś nienawidziłem klasyki, teraz mam zupełnie inne zdanie. Uważam, że klasyka jest naprawdę potrzebna, przede wszystkim co do techniki, co do rozumienia muzyki. To też mam znajomych, którzy grają klasykę, ale tak naprawdę nie wiedzą, czego grają. Grają tylko z nut, grają nuty, to co tam jest. Grają świetnie utwory, grają technicznie bez błędu. Ale zapytam ich, a na przykład wiesz, jaka harmonia jest w tym utworze, czy coś takiego? Nie wiedzą. Podobnie zaś na przykład są muzycy rozrywkowi, którzy grają ze słuchu, co jest super. Muzycy klasyczni często tego nie mają. I ja na przykład też tak miałem, że byłem słuchowcem zawsze. No i powiem im, dobrze, to tutaj masz nuty, zagraj mi. No ale nie wiem grać z nut. Ja gram ze słuchu. I to jest właśnie taka zupełnie inny świat. Ja teraz uczę się jakby łączyć jedno z drugim. Mam tutaj fortepian klasyczny. To jest jakby jedno z zajęć, które normalnie jest oceniane i które jest obowiązkowe. I dużo rzeczy się dowiedziałem, dużo rzeczy się nauczyłem. Przede wszystkim co do techniki, co do rozgrzewania palców i tak dalej. Właśnie pani doktor Agata Hołdyk, do której właśnie chodzę na zajęcia, to ona ma podejście bardzo, że tak powiem, bardzo na spokojnie, bardzo na luzie i potrafi to wytłumaczyć, tę klasykę w taki sposób, że mnie to interesuje, pomimo to, że ja kiedyś klasyki nienawidziłem. Tak? I naprawdę. Pogodziłeś się już z Beethovenem, Chopinem, tak. Mozartem i tak dalej. Pogodziłem się i teraz niesamowicie szanuję tę muzykę, ponieważ widzę, jak bardzo trudne jest grać klasykę. Trzeba ćwiczyć codziennie. Kiedy się nie ćwiczy, już wystarczy tydzień. To już jest wielka różnica w grze. I to jest naprawdę, trzeba doceniać takich muzyków. Mówiłeś o Amplifier, to mówiąc o rozpoczęciu w ogóle tej przygody, wspomniałeś zespół Queen jako tę jedną z inspiracji. A teraz masz jakichś konkretnych swoich mistrzów związanych właśnie z tym, co robisz przy fortepianie? Tak. Oczywiście Queenów też czasami po prostu sobie włączę i pośpiewam sobie nawet w domu. Nie wyrzucam tego do kosza. To nie tak, że po prostu wszystko co rockowe jest złe. Nie, w ogóle nie tak mówię. Chociaż na przykład często jak jest Aerosmith, to na przykład już mnie czasami męczy ten głos Stevena Tylera, kiedy on się naprawdę drze. Ta formuła już ci się, no już się wytarła. Tak, bo przypominam sobie jak ja się darłem na scenie i jak mnie potem bolały struny głosowe i w ogóle gardło i no, masakra. Teraz moim największym idolem jest chyba Jacob Collier. To jest muzyk o 4 lata chyba starszy ode mnie. W moim wieku, w jakim jestem, to już miał 2 nagrody Grammy. No, można i powiedzieć, że dzisiaj jest wielu muzyków, którzy nawet w młodszym wieku zdobywają wiele nagród Grammy, ale może tylko dlatego, że śpiewają muzykę popularną albo mają niebieskie włosy. Niestety tak to jest. Z drugiej strony on jest muzykiem, który naprawdę jest niesamowicie utalentowanym muzykiem. Ma słuch absolutny, który wykorzystuje nie tylko do
do znajdywania dźwięków pół tonów, tak, pół dźwięków, ale on jeszcze tam znajduje te ćwierć nutki. I to jest niesamowite, jak on to po prostu słyszy. On robi transpozycję w swoich utworach nie tylko o na przykład pół ton, ale o właśnie o ćwierć nutki, co mało kto potrafi. On wykorzystuje wszystko, co ma. Gra na gitarze, na fortepianie, na perkusji, na gitarze basowej. Śpiewa bardzo dobrze. Miał początki właśnie w śpiewie klasycznym, więc technikę ma niezłą. Ty też próbujesz innych instrumentów. Tak, tak. Właśnie to jest taki, no chyba nie cel, bo on jest naprawdę, to jest niesamowite, co on wyprawia z tymi instrumentami. To jest właśnie super, że on na każdym instrumencie potrafi naprawdę dobrze zagrać. I on zaczynał tak, że swoje utwory nagrywał wszystko sam. Wszystkie nagrania sobie robił, cały mastering, czyli jakby jeszcze oprawę muzyczną. Wszystko. Nawet to wideo sobie robił. Do dziś często sobie robi to sam w domu u siebie i robi to na niesamowitym poziomie. Za to ja go naprawdę cenię. Ale oprócz niego to słucham muzyków jak Lewis Cole, który jest dobrym muzykiem, ale tworzy taką trochę psychomuzykę, można by powiedzieć. Da się słuchać, ale nie jest już taka przyjemna. Później kogo jeszcze słucham? Snarky Puppy. Zdecydowanie. Do tej grupy to z nią mnie zachęcił mój kolega Mateusz Fajkus, który jest bardzo dobrym basistą na Zaorziu. Co jeszcze bym tam znalazł? Ja już i tak muszę sobie ponownie odsłuchać potem naszej rozmowy i zapisać te nazwiska, żeby się troszkę znowu muzycznie podszkolić. Polecam naprawdę. Są to bardzo świetni muzycy. Często słucham też muzyki symfonicznej. Bardzo lubię. Co ja doceniam, na przykład Metropol Orchestra, chyba z Holandii są, i oni często grają właśnie z muzykami jazzowymi, rozrywkowymi, kiedy to opracowanie jest niesamowicie bogate. Taki koncert z orkiestrą, która ma aranżację rozpisaną niesamowicie precyzyjnie, to jest zupełnie coś innego niż normalne nagranie z kilku instrumentami, tak? Ja myślę, że przegadaliśmy teraz drugą część naszego programu i dobrze by było znowu coś zagrać. Tak. Czy mogę Cię prosić, to taka trochę będzie szafa grająca, przepraszam, ale czy w tym momencie, przypominam sobie, że w Awionie, jak miałeś ten kameralny koncert, to tam zabrzmiała no, zupełnie symboliczna dla regionu, z którego pochodzisz, dla Zaolzia, pieśń, czyli Płyniesz Olzo. Tak. Moglibyśmy to powtórzyć? Oczywiście, bardzo chętnie to zagram, ponieważ teraz jestem w trakcie projektu właśnie z panią doktor Agatą Hołdyk oraz z jej koleżanką też właściwie, to jest pani doktor, która wykłada tutaj na uniwersytecie. One tworzą AHA Piano Duo, czyli one razem grają na dwóch fortepianach czy na jednym. No i poprosiła mnie, żebym stworzył kilka kompozycji w takiej nowoczesnej odsłonie, można by powiedzieć, że nawet elektro, rozrywkowej, ale co do utworów zaolziańskich, folklorystycznych, ludowych, które my znamy, które ja między innymi też śpiewałem w Dzieckach ze Stonawy, kiedy byłem. To co to będzie, oprócz Płyniesz Olzo? Na przykład Listeczku Dymbowy, będzie tam też taniec chyba Szod Madziar. Co tam jeszcze będzie? Teraz nie przypomnę. No okej, okay, a jak się ten projekt potem jakby rozwinie, co się z tym stanie, z tymi utworami? Te utwory będziemy nagrywali, będzie nagrana płyta. Może będą jakieś też koncerty z tej okazji. To teraz jeden z tych utworów, jedna z tych aranżacji, Płyniesz Olzo. Tak. Płyniesz Olzo, specjalnie w głosie Brandysa Przemek Orszulik, w nowej aranżacji ten utwór. Myślę, że trąciliśmy trochę te czułe struny mieszkańców Śląska Cieszyńskiego, bo to jest taka kompozycja bardzo symboliczna dla tego regionu, nieoficjalny hymn Zaolzia, jak się mówi. Ty, Przemku,
wyszedłeś z tego kontekstu zaolzańskiego, Stonawa, twoje miejsce rodzinne, Karwina, szkoła podstawowa, Czeski Cieszyn, gimnazjum. Zrobiłeś tylko mały krok właściwie za te granice, za te Olze, jesteś w Cieszynie. No ale oczywiście tutaj na tej uczelni już jesteś w środowisku stricte polskim, też studentów, którzy przyjeżdżają tutaj na UŚ z różnych regionów, nie tylko ze Śląska Cieszyńskiego, więc pewnie często ci się zdarza tłumaczyć się trochę z Zaolzia. Oczywiście, że tak. Ktoś po prostu, kto widzi, że mam polskie imię i polskie nazwisko, posługuje się językiem polskim, ale jednocześnie też potrafię powiedzieć coś po czesku i mieszkam za granicą, czyli w Czechach, no to nie rozumieją. Ja się w sumie od zawsze interesowałem Zaolziem, historią Zaolzia. Interesowałem się tym, dlaczego jest tak, a nie inaczej, dlaczego było kiedyś tak, a nie inaczej. W sumie cała moja rodzina, mój dziadek jeden czy drugi, byli patriotami tej ziemi, nie chcieli się ruszyć, bo po co? Przecież tam od dziada, pradziada żyli, nie? Tak jak w sumie większość mieszkańców na Zaolziu. Dlatego jesteśmy tam, gdzie jesteśmy. Niemniej jednak, no oczywiście, kiedy człowiek to tłumaczy po któryś raz rzędu, to bywa to trochę męczące. Ale z drugiej strony zawsze po prostu mam taką myśl w głowie, no ale skoro oni tego nie wiedzą, to trzeba to wytłumaczyć. No i ja to zawsze tłumaczę, mile to tłumaczę. Jest to dla mnie miła rzecz, bo jest o czym rozmawiać. Ale a ważnym aspektem jest też to, co powiedziałeś, że kiedy jestem tylko w stricte polskim środowisku, życzę tego samego wszystkim Zaolziakom, żeby byli częściej w polskim środowisku, nie w polskim na Zaolziu, ale w Polsce. I nie dlaczego? Nie tylko w Cieszynie, nawet dalej, czym dalej do w głąb Polski, tym lepiej moim zdaniem. Bo jednak Polska w Polsce, Polacy w Polsce, a Polacy w Czechach to są inni Polacy. I to o tym trzeba pamiętać, że Polakami jesteśmy z Polski, a nie z Zaolzia. Ty w jakiś sposób też będąc właśnie tutaj w tym środowisku się zmieniłeś? Niekoniecznie, że zmieniłem, ale może zmieniłem zdanie na niektóre rzeczy. To jest też, myślę, że bardzo ważne czasem wyjść z tego środowiska, zobaczyć, jak to działa w innym środowisku i potem wrócić. I mając taką refleksję, widzieć to innym okiem. To myślę, że jest ważne. Nie jest to nic złego, a może to tylko pomóc. Przemek Orszulik, człowiek z Zaolzia. Pięknie o tym Zaolziu opowiadasz, ale myślę, że już nasz czas powoli się kończy, dlatego żegnamy się w programie Głos Brandysa. Mam nadzieję, że kiedyś jeszcze do jakiejś rozmowy wrócimy, no i będziemy się widywali na koncertach. Mam nadzieję i już się cieszę na nasze następne spotkanie. To żeby, Przemku, nie było tak, że Brandys ci ciągle coś narzuca, to teraz zupełnie wolna ręka. Czym się pożegnasz? Utworem Pod papugami, który śpiewałem 9 lat temu na Festiwalu Piosenki Dziecięcej. Taki mały byłem i się darłem. No to teraz w swojej aranżacji. Dziękujemy bardzo za to spotkanie. Przemek Orszulik ze Stonawy. Rozmawialiśmy na Uniwersytecie Śląskim w Cieszynie. My oczywiście widzimy się w kolejny piątek na głos.live i nie zapomnijcie subskrybować naszego kanału na YouTube.